Cześć, witajcie, z tej strony ja, Cezariusz, a w dzisiejszym odcinku ranking koszulek z La Ligi. Bez przedłużania zapraszam Was serdecznie do oglądania odcinka. Jako pierwsze na naszej liście Athletic Bilbao. No te koszulki rzeczywiście ładne, no podobają mi się, ale czy powiedziałbym, że są piękne? Na pewno są ładniejsze w La Lidze. W tym roku moim zdaniem La Liga ma jedne z lepszych koszulek, jeżeli chodzi o wszystkie ligi. Tak mogłoby walczyć jedynie z Premier League. Dajemy je na pozycję ładne. Drugą koszulką na naszej liście jest Atletico Madryt, które powróciło do starego herbu, na życzenie kibiców zresztą. Koszulka schludna, bardzo mi się podoba jego design, według mnie ona jest piękna. Leganesh, no taka bardzo bazikowa koszulka z fajnym wzorkiem na paskach. Sponsorem ich jest techniczny Mioma. Według mnie koszulka też jest ładna. Osasuna, taki klasyczek, czerwona. No, raczej nie, moim zdaniem. Koszulka za prosta. Nie ma ani żadnych ozdóbek, a takie wiecie, tak teraz modnie jest, żeby koszulka była w jakiś wzór, jakieś coś, a to bardzo klasycznie, więc raczej nie. Deportivo Alavés, no ogólnie to ja bardzo lubię Pumę, nie wiem czy wiecie, jedna z moich ulubionych firm. No koszulka ładna, ładny wzór, podoba mi się, ładny. Espanyol, no koszulka taka też bardzo, bardzo typowa dla klubów z La Ligi, paski i jakiś tam drobny wzór, którego prawie nie widać. Ja zastanawiam się, czemu ten wzór nie jest pociągnięty przez całą tą koszulkę. Tak to dałbym na ładne, niestety na razie bardzo średnia koszulka. FC Barcelona, nawiązanie do poprzednich sezonów Blaugrany. Tutaj widoczne logo Spotify, sponsor techniczny Nike i powrót loga na środek. No mimo wszystko ten herb klubu był już na środku, na koszulce czwartej z poprzedniego sezonu. Koszulka ładna. Getafe. No, to jest połączenie klasyki i piękna. Według mnie ta koszulka jest fenomenalna. Jedna z lepszych. Nie wiem, czy nie, nawet nie najlepsza na całą La Ligę. Oczywiście piękne. Girona, czyli zaskoczenie poprzedniego sezonu. Klub, który teraz będzie próbował swoich sił w Lidze Mistrzów. Koszulki też idące pod klasyk, ale jednak takie coś nowoczesnego w nich jest. Nowy sponsor Etihad, no bo tam są w tej spółce chyba, z tego co wiem, z Manchesterem City i innymi. Też Puma, też ładna koszulka. Następne Rayo Vallecano i koszulka jest bardzo podobna do tej poprzedniej z poprzedniego sezonu. Widzimy strzały, to takie specyficzne dla nich, tylko że herb klubu przeniósł się na środek koszulki, moim zdaniem to jest na plus, ale troszeczkę podwinięte od Nike'a. Koszulka też jest ładna. Celta Vigo to tak naprawdę trikot, który moim zdaniem zaniża troszeczkę ranking La Lidze i chyba sprowadza ją trochę niżej niż Premier League. No koszulka według mnie jest okropna, nic na niej nie ma. Taka wyglądowo trochę jak zespołu z A-klasy albo B-klasy, który sobie wychodzi zagrać mecz co drugą niedzielę. Okropna, pierwsza w dzisiaj. Mallorca, no takie bardzo template'owe, oni mają te koszulki, rok temu było bardzo podobnie, no raczej nie, raczej mi się nie podoba. Real Betis, no koszulka ładna, a nawet powiedziałbym, że bardzo ładna. Jest fajna, taka 9,5 na 10, bardzo mi się podoba. I osobiście na plus, szczególnie w to Hummel, to taka firma coraz mniej znana w piłce. Kiedyś częściej występowała na pewno niż teraz. Piękna koszulka. Real Madryt, no... Moi znajomi wiedzą, że ja fanem koszulek Realu Madryt nie jestem, bo według mnie co roku domowa koszulka jest identyczna i niczym się tak naprawdę nie różni. No raczej nie. Real Sociedad, koszulka ładna. Real Valladolid, Kappa i klasyka. Po prostu klasycznie, ale ładnie. Według mnie koszulka ładna. Sevilla. I tutaj mam jedno zastrzeżenie. Ta koszulka mogłaby być piękna, gdyby nie to, że herb klubu jest bardzo mały. Albo sponsor na boku, na rękawie jest za duży i źle to wygląda po prostu. Więc dajemy to na ładne. No byłoby piękne, no ale niestety. Gran Canaria i Las Palmas. Tutaj co można dużo powiedzieć o koszulce? No ładna jest po prostu. Podoba mi się. Trikot Valencii. Tutaj taka sprawa, ja nie rozumiem dlaczego ktoś, kto designuje te koszulki dla Walencji, nie daje w ogóle barw Walencji. Tej żółci, tej czerwieni, to są takie barwy, z których tak piękne koszulki można wykonać. No tutaj mamy połączenie złota z czernią i bielem. No moim zdaniem taka średnia koszulka. I na końcu żółta łódź podwodna, czyli Villarreal. Yoma sponsor, też bardzo podobna koszulka do tego, co było rok temu. Więc jakiś zdziwiony takim wyborem zresztą też nie jestem, bo te koszulki praktycznie też się nie różnią. Więc też raczej nie tak jak Real Madryt, podobna sytuacja. Tak prezentuje się finalny ranking
dajcie znać, co byście wy poprawili. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Do usłyszenia.